Narzędzia do zażądania projektami czasem kojarzą się, OK, to jest potrzebne tylko i wyłącznie dużym firmom, mi nie potrzeba, bo ja prowadzę małą. Otóż nie. Prowadziliśmy ostatnio projekt wdrażania narzędzi nie tylko do zażądania projektami, generalnie do organizacji pracy w kancelarii prawnej. I to jest bardzo ciekawy case nie tylko dla tych, którzy działają w tej branży, prowadzą kancelarii prawne, ale dla wszystkich, którzy mają wyzwania z dużą ilością maili, dużą ilością zadań, rośnie im szybko firma i chcą sobie to zorganizować, nie popadając w jakieś problemy, nie tracąc Kontraktów. A o tym będzie właśnie ten filmik, kolejny konkretny case wdrożenia dosyć yy, prostego systemu, ale bardzo skutecznego dla tej wielkości filmu. Serdecznie zapraszam. Cześć, witajcie. Nazywam się Mariuszka Pusta. Zajmuję się warządzaniem projektami, czyli pomagam rozpoczynać i kończyć się w w świecie, w którym brakuje czasu. Brakuje was, obuwa, za to nie brakuje problemów. I pomagam, te problemy rozwiązywać czy szkoląc, wdrażając narzędzia, dobierając właściwie ProTle w pracy. Tym się zajmuję. na kanale, widziele się wiadomo, warządzania, warządania projektami. Więc jeżeli ten temat Was interesuje, to subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. I ja teraz opowiem o konkretnym case, który jest. Ok, czy trochę egzotyczny, nie jest totalnie typowym kejfem, że codziennie obsługujemy kancelarii prawne. No bo nie. Natomiast, gdzie jest bardzo ciekawy, będzie bardzo ciekawy dla wszystkich właścicieli firm, które prowadzą małe zespoły, pracują w małych zespołach, ch chcą skoordynować tą pracę w taki sposób, żeby wszystko działało. I najlepiej opowiem to przechodząc przez wyzwania, z którymi się mierzyliśmy i w jaki sposób sobie z nimi poradziliśmy. Ok, krok po kroku. Wyzwanie numer jeden. Rośnie zespół. Do tej pory ekipa była mniejsza. Nagle się okazuje, że tych spraw przychodzi na tyle dużo, że trzeba jednocześnie je obsłużyć, sprawdzić, czy są zafakturowane, odpowiedzieć na maile, ogarnąć rzeczywistość, nagle okazuje się, że jak zaczynasz odnosić w jesteś dobry, w którym to robisz, to pracy zaczyna wpadać coraz więcej i zaczyna to przytłaczać, i wtedy, zamiast cieszyć się fuklefem, nagle się okazuje, że otworzyłeś nową puszkę z Pandorą. Tak wiem, że się mówi puszka Pandory, wiem, że się mówi puszka Pandory. Nową puszkę z Pandorą sobie otworzyłeś. Gdzie generuje się coraz więcej problemów? I rosnący zespół jest wyznacznikiem tego, że robisz coś dobrze, ale niesie ze sobą też wyzwania, bo trzeba te badania jakoś rozdzielić, upewnić się, że się nie pogubiliśmy, pojawia się problem z komunikacją. Kolejna Kolejne wyzwanie, bardzo dużo maili, bardzo dużo maili płynących z różnych miejsc. Jeden typ maili to są zapytania, które wpadają od klientów, trzeba na nie odpowiedzieć. Niektóre mają większy sens, niektóre mają mniejszy sens. Oczywiście cała masa innych spamowych tematów, które wpadają ci na skrzynkę biurową, plus dodatkowo bardzo dużo komunikacji z klientami, wymiany korespondentli, Charakterystyka, przypuszczam, że nie, nie tyle przypuszczam, wiem, że nie tylko wyłącznie branży prawnej, wiele osób ginie w mailach. Uh... To też jest ciekawostka, bo to jest jeden z najpopularniejszych kursów w naszym sklepie, właśnie ten odnośnie jak sobie radzić ze skrzynką mailową. Hit lutego 2021. Najwięcej ich się sprzedało, więc chyba coś jednak z tymi mailami jest. Kolejna rzecz, bardzo dużo małych zadań jednocześnie. Zabawa polega na tym, to co mówiłem we wstępie, że nie wszystkie firmy prowadzą super mega wielkie projekty, gdzie wstawiasz mofty, budujesz autostrady i tak i tak dalej. Większym wyzwaniem jest to, że masz bardzo dużo malutkich zadań dziejących się jedno i bardzo łatwo coś zapomnieć. A w takiej branży, w której terminy się liczą, bo nie możesz przekraczać terminów urzędowych, jest to bardzo istotne. Jak przegapisz jedną rzecz, która była wyjątkowana urzędowo, to posypałeś całą pracę i tygodnie, miesiące pracy właśnie szlak trafił. Na to sobie nie możesz pozwolić. Pomijając, jeszcze, pomijając całkiem temat, że mogę jeszcze fajne zapytanie na maila i ten, na nie nie odpowiesz, bo się zagubisz w tym wszystkim. I to jest upierdliwość właśnie takich małych elementów, które się wszystko się dzieje. Nagle okazuje się, że nie wiadomo, jak się skoordynować, bardzo łatwo upuścić piłkę, jeżeli nie podzielimy dobrze odpowiedzialności. Kolejny ważny temat to wiele spraw prowadzonych w tym samym czasie. Akurat jak jesteś sobie hyłką, to sobie możesz powolić na prowadzenie jednej sprawy naraz. Ale jak nie jesteś hiłką, prowadzisz kancelarię. Trochę innego typu, to generalnie po prostu i nie występujesz w serialu. No to tych spraw masz bardzo dużo, musisz nad nimi zapanować, prowadzisz konsultacje. Wiele elementów się dzieje równocześnie. I znowu wiem, że to nie jest specyfika tylko i wyłącznie tego typu biznesu, wiele różnych branż ma dokładnie to samo, albo być może masz zorganizowaną tak firmę, że masz dokładnie to samo, zaczyna Ci się rozwijać mała, mała, mała firma, ty w dokładnie ten sam case, że pojawia się dużo badań, trzeba to delegować, trzeba to ogarnąć i nagle się okazuje, że ktoś, co działało wcześniej w małym gronie, jednej, dwóch osób, nagle się okazuje, że zaczyna być problemem. O konieczności pilnowania terminów już mówiłem. Mega ważne, i niezależnie od tego, znowu, czy jesteś w takiej branży, czy w innej, szybkość odpowiadania na zapytania od klientów ma przełożenie w każdej. Jeżeli odpowiesz szybko, to tego klienta zdobędziesz. Jeżeli nie odpowiesz szybko, to najprawdopodobniej go stracisz. Więc jeżeli się znajdujecie w tych wyzwaniach, to możecie słuchać dalej. No i ciekawostka jest taka: no dobra, no to chleb codzienny, nie? Chleb codzienny, do tego możemy sobie poradzić jakoś narzędziami i możemy pójść w mega kobyły, albo się zastanowić, wybierzmy coś najprostszego. Minimum, które sprawi, że te problemy się rozwiążą. To jest w ogóle. Według mnie to jest jedyna słuszna filozofia. Wrzucanie kobył na waś, że być może kiedyś się przydatną, jest bez sensu. Bo płacisz koszty do stosowania się do kobył już teraz. Jak bierzesz to, co ci jest potrzebne w danym momencie, w myśleniem, a być może będziemy musieli się nauczyć czegoś nowego, no to być może, to tego się nauczysz w przyszłości. Na razie bierz to, co ci jest potrzebne, żeby wystarczyło na ten obszar, który jesteś w stanie przewidzieć pod kątem rozwoju, moje podejście. Chyba, że macie ogromne pieniądze do wydania, dużo energii, dużo czasu, no to chętnie wdrożymy, nie, nie, wcale niechętnie wdrożymy cokolwiek innego, będziemy się tego trzymać. Jak się połapać w tym wszystkim? No to jedziemy po kolei. I zanim opowiem o narzędziach, to trochę takiej edukacyjnego tematu, gdzie jest problem, który w głowach przedsiębiorców się rodzi, który sprawia, że trudno sobie z pewnymi rzeczami poradzić i też mówię ze swojej praktyki. Mówię też we swoje praktyki, dlatego ja rozumiem to, tą sytuację. Jedno to jest: eksperci najczęściej wszystko wiedzą najlepiej. To jest jeden z takich elementów, który jak zaczynasz prowadzić jakąkolwiek działalność opartą na, na wiedzy ekspertkiej i działaniu ekspertkim, oczywiście musisz zakładać, że wiesz najlepiej, no bo jakbyś nie wiedział najlepiej, to byś tego nie sprzedawał i ciężko ci by się było w tym czuć. Tylko, że trzeba włapać sobie też um, trochę pokory i wiedzieć, na czym się w znasz, jesteś nie do. Jest na czym się po prostu bardzo dobrze znasz. E, a jakie elementy lepiej, żeby ogarnął ktoś inny? No i cejf jest taki, jak jesteś prawnikiem, to nie, nie jesteś specem od organizacji pracy. nie? Jak jesteś specem od organizacji pracy, to nie jesteś prawnikiem. Ehm pelci uczą się robić wszystko samemu. To też jest kolejna opcja. Jak jeszcze prowadzisz swoją firmę i zaczynasz mało, to jesteś od prywatna do sprzątaczki, uczysz się robić wszystko samemu i zakładasz, że większość rzeczy da się wykminić samodzielnie. Bardzo dużo rzeczy da się wykminić, bardzo dużo przedsiębiorcy są w stanie zrobić. Momentami są takie etapy w rozwoju firmy, że nie wstać cię po prostu na sięgnięcie po konsultanta wewnątrz, co kosztuje za dużo. Więc siedzisz w tych książkach, szukasz i kombinujesz, i to cię uczy radzenia sobie. Nie są zawsze to optymalne rozwiązania, ale one są całkiem niegłupie i to jest siła, siła przedsiębiorców. I trzeci element, Twoja firma to jest Twoje dziecko, chcesz pilnować wszystkiego, chcesz wiedzieć, czy to działa, włożyłeś w to lata pracy, lata potu, wyrzeczeń, każdy, który kto budował firmę, wie, wie, o, czym, wie o czym mówię. I te rzeczy robią nam pewną pułapkę, bo ja jestem ekspertem, wiem najlepiej, nauczyłem się dużo rzeczy, rzeczy robić samemu, to jest moje dziecko i byle konsultanta wewnątrz nie wpuszcza, żeby mi tutaj pomagał, ja sobie spróbuję rozwiązać sam. Jest... To do pewnego poziomu dobre rozwiązanie, od pewnego to jest pewna bariera, warto się temu przyjrzeć. I to też nie na zasadzie takiej. ok, dobra kapówka, próbujesz mi pod spodem wcisnąć, że tak powinienem Ciebie zaprosić jako konsultanta. Nie koniecznie nie. Być może w innych obszarach potrzebne jest wsparcie, warto od pewnego momentu korzystać od ludzi. wiedli ludzi, którzy mogą Ci w czymś pomóc. Którzy poznają twój biznes na tyle, żeby go wdrożyć, ale zostawmy to, to gdzieś, gdzieś na boku. To jest jeden z takich elementów, który barierowo może przeszkadzać. No i dlatego czasem ten ktoś z zewnątrz, jak przyjdzie, popatrzy na to inaczej i mówi, słuchajcie, możecie to zorganizować w inny sposób. No i tutaj się pojawiamy my. Poprosiłem, poprosiłem tutaj naszych klientów o kilka rzeczy, żeby powiedzieli, co im się najbardziej podobało z tego całego wdrożenia, żeby móc to wam przekazać i to, na czym my się w ogóle wkupiliśmy, to wkupiliśmy się na dwóch i pół rzeczy. Jedno, to się skupiliśmy na mailach, jak ogarnąć maile. Drugie, jak poradzić sobie z badaniami i z kalendarzem. Trzecim elementem było jeszcze coś, ale do tego dojdziemy sobie, dojdziemy sobie na końcu. I uporządkowanie pracy na mailach to był Punkt, punkt startowy. Gdzie? E, pojechaliśmy Outlookiem. Idea jest następująca. Jeżeli korzystasz już z, na, z jakiegoś narzędzia i umiesz na nim pracować i działać, to wymienianie ci go nie ma większego sensu. To jest tylko kwestia, jak go użyć. A jest akurat świetnym kombajnem nie tylko do maili, więc stwierdziliśmy, nie wymieniamy, zostaniemy przy mailu, ale, ale ważną rzeczą było to, że podzieliliśmy pracę na mailu na różne sposoby. Pierwsze, jest wspólna skrzynka mailowa i w każdej firmie jest taka magiczna skrzynka biuro albo cokolwiek, na którą wpadają maile wszelakie różne. I różne są polityki pracy. Na tej skrzynce uporządkowaliśmy to w ten sposób, że ona będzie służyć do wychwytywania zapytań, przekształcania tych zapytań na zadania, wychwytywania jakichś wyjątków odnośnie tego, co nie jest zapytaniem, co nie jest jakimś zadaniem do konkretnej osoby i obsługi Obsługi tego. Także skrzynka mailowa nie pełni funkcji takiej praty bieżącej, i skrzynka mailowa, to co na nią wpada, jest takim elementem, na który filtrujesz. To jest jak tam trzeba powstawić sito, na którym wytrzęfasz te rzeczy, które są bez sensu, to wylatuje. Powstaje ci tylko i wyłącznie włoto, i to włoto przekładasz na odpowiednie zadania. Mam nadzieję, że nadążyliście za. Metaforą. Nie jestem najlepszy w metafory, ale to mniej więcej o to chodzi. Dłubanie się w tym piachu sprawi, że będziesz oglądał wszystko. Tam potrzebujesz sobie szybko odsiać rzeczy, wybrać co trzeba w tym zrobić i wdelegować do właściwych osób. A drugi element to są indywidualne skrzynki mailowe, i te z kolei już służą do pracy bieżącej z klientami, których masz, odpowiadania na pytania, gdzie jesteśmy w stanie imiennie przypisać sprawę do konkretnej osoby, temat do konkretnej osoby. To automatycznie robi całkiem niezły. Porządek w całości. Do tego y, oczywiście ustawiliśmy trochę y, rzeczy pod kątem pracy na tym mailu, jak sobie katalogować y, te maile, żeby się nie pogubić, nie pogubić w całości i odróżnić zadania od rzeczy, które trzeba zapisać. Ale to był taki punkt wyjściowy samo po układaniu maila y, nagle okazuje się, że chaos, który ci się wydaje, że istnieje, on przestaje być aż tak chaotyczny, bo okazuje się, że nazywasz pewne rzeczy i, i działasz w nim. I, i mail. To jest mega potencjał w wielu miejscach. Jakkolwiek by nie mówić, już mówiłem o tym kursie, z kimkolwiek nie pracuję ostatnio. Coraz częściej robimy takie warsztaty, gdzie mail jest tematem po prostu hot zawsze. No i okazuje się, że rozwiązanie też jest w miarę proste. Więc tutaj, pierwszy element narzędzia, być może zaskakujący, albo być może nie, pod kątem wdrożenia podejścia projektowego i narzędzi, to było uporządkowanie maila. Narzędzie już było, tylko trzeba było ustawić w sposób pracy na nim. Kolejna rzecz fajna i bardzo się cieszę, że to właśnie uzyskaliśmy, przejrzystość w prowadzonych sprawach i terminach. Ponieważ jak pracujesz na mailu, pracujesz na kalendarzu, nie do końca widać, co się tam naprawdę dzieje. Do pewnego momentu nad tym panujesz, ale jest taki niepokój, że nie wiadomo, co się w tym wadzie. I tutaj weszliśmy z prostym narzędziem, stosunkowo, nie Trello, tylko za fanu. Dlatego że kilka względów było potrzebne kilka elementów oprócz samej fany, to jest to o czym miałem powiedzieć na końcu potrzebne było też trakowanie czasu robienie robienie czasowych ile czasu pracujemy nad czymś i akurat połączoną z wewnętrznym narzędziem nam na to pozwalała. Plus e, fajną rzeczą afanową jest właśnie zebra, zebranie wszystkich wadań w różnych miejsc do indywidualnych kokpitów dla poszczególnych osób, a ponieważ kilka osób tutaj pracowało nad tym narzędziem, to stwierdziliśmy, że idziemy w tą stronę. Nie Trello, dlatego że Trello po tego nie ma, a w wersji płatnej byłoby za dużo dłubłania i pójście w Office 365 też nie miało sensu, bo to mała firma i nie potrzebowała tego wszystkiego, a fana była tutaj najlepszym rozwiązaniem i to, że to ona to natla umożliwiła tutaj na fana na fana to umożliwiła fana tak jak widać na, na obrawku dla tych którzy podkały podcast słuchają. To jest narzędzie, które pozwala zobaczyć, jakie są najbliższe plany, jakie zespół ma motle przerobowe i pojemność na przyjmowanie nowych zleceń. Bo to był jeden z elementów, nie wiadomo było, czy my jesteśmy obciążeni, czy nie, jak możemy to zrobić, kto powinien przejąć kolejną wprawę y, absolutna rzeczywistość, jak to, y, jak to zrobiliśmy stworzyliśmy proces, który jest dopasowany w tablicy, w tablicy Kanban, gdzie podzieliliśmy to na kilka rzeczy. Jedno to są zadania nietypowe. Są takie elementy, których nie przewidzisz w procesie, bo nagle wpadnie coś na maila dziwnego, nie wiadomo jak to obsłużyć, nikt z asystentów nie może tego obsłużyć, te zadania nietypowe wylądują u Ciebie, ale jak one są odfiltrowane, to wcale nie jest ich tak dużo. Kolejny element to są standardowe sprawy. Okej, okay, wiemy jak je przetworzyć, tu trzeba umówić na konsultację, tutaj trzeba zacząć nad tym pracować. Nagle do Maila, który fortujemy sobie, korzystając z tego, co ustawiliśmy wcześniej, tworzymy sobie tablicę kanbanową, na której mamy ustawiony proces i kategoryzujemy to, co nam się dzieje. Bo to, co jest akurat fajne, że większość rzeczy z perspektywy warządania, akurat w kancelarii prawnej i w wielu firmach, to są rzeczy powtarzalne, poustawiane, skategoryzowane. Nie ma co kombinować. Uwielbiam wyżądanie, nie? Totalnie upraszczamy rzeczywistość. Ja wiem, że to są skomplikowane, tam są ludzie, etc. I to jest jasne. Merytorycznie to może być włożone, ale pod kątem warządania to są pewne kategorie, nad którymi da się po prostu zapanować. Jak do tego podłączymy kanban, którego, którą ideą jest wizualizowanie gdzie jesteśmy, i do tego masz kalendarz, bo Wafanie jest kalendarz, to masz magię, masz wszystko, co tutaj jest potrzebne. Czyli. Jeden koszyczek to były zadania nietypowe, sprawy standardowe i obsługa zapytań przychodzących od klienta i też we właściwy sposób, kogo obsługujemy, komu dziękujemy, itd, i tak dalej. No i to nagle powoduje, że to, co wpadało w chaos, jest uporządkowane, ty widzisz, jest przypisana właściwa osoba. U tej osoby pojawia się to na kokpicie, no po prostu magia. No i obsługa formalna, fakturowanie do sprzedaż, też patrząc sobie na taki proces. To nie jest to, że zróbmy roboty, miejmy w głowy, tylko jak klient dla Ciebie wpada, tego obsłużyłeś i go masz, masz już go w bazie klientów i wcale nie musisz mieć skomplikowanego tlm a żeby na nim pracować, bo jeżeli sobie skonfigurujemy ten proces odpowiednio i zrobimy właściwe kolumny wafanie, no to nagle Ci powstaje grupa klientów, karteczek na tej naszej tablicy kanbanowej że możesz coś z nimi wyrobić i możesz przeskakiwać poziom dalej. Więc tutaj projektowaliśmy ten proces, mając na uwadze to, że to nie jest tylko sprzedami mam w głowie, ale mogę odezwać się do tych klientów, sprawdzić, co słychać, pozyskać nowe zlecenie taniej, bo już bazę klientów mam i bez wydawania pieniędzy na bez wydawania pieniędzy na, na Tak się zastanawiałem, czy bardzo odjechałem. Mam nadzieję, że nie odjechałem, nie odjechałem totalnie. Mam nadzieję, że we mną jesteście. I ważna rzecz, którą Afana pozwala, to jest przekształcanie maili na zadania. Czyli jak te maile wpadają, to nie trzeba o nich opowiadać, przerzucać ręcznie, tylko wysłasz maile na tą tablicę i mail z całą treścią wamienia się w zadanie. To jeszcze bardziej ułatwia, ułatwia życie, bo wszystko jest. I można po prostu to ruszyć. Bardzo się jaram, bo to wyszło nam bardzo fajnie i zgrabnie. I jeszcze pod kątem opinii ze strony klienta, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Tak, tak, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. I, I najfajniejsze było to, jak słyszysz coś takiego, że okej, okay, ja jestem spokojna, bo wiem, że nie zapomniałam niczego, że wszystkie najważniejsze rzeczy są zrobione, a tak nagle ci się pojawia w tył głowy, czy ja pamiętałem o tym i sprawdzasz. Generalnie, więc, oprócz samego organizacji pracy, jest kwestia popatrzenia na to w ludzkiej perspektywie i o to, o czym staram się mówić, że da się pracować, organizować, żeby było fajnie, żeby po prostu było spokojniej. Um, i żeby było łatwiej. Opinia, że w zespołowie pracuje się lepiej, znacznie bezpieczniej, jak mają narzędzie, dzięki któremu mogą sami planować i organizować swoją pracę, i to jest kolejny benefit, bo wpada w ciebie, jako właściciela firmy, organizowanie wszystkiego. Jeżeli jest ustawiony proces, to jest kwestia ustawienia, żeby działał i pilnowania, czy te rzeczy się dzieją. A jak się nie dzieją, to narzędzie o tym pokaże, bo ci się zaczynają zapalać lampki, jeżeli są przekroczone, przekroczone terminy. Um, więc o Afanie też mówiłem w jednym filmiku. warto spojrzeć i zobaczyć tam. Pewnie nagramy kilka dodatkowych filmów, bo mam dla was news e, w z narzędziami też niedługo, ale to w tej Więc nie tylko ludziom się żyje lepiej, ale Tobie się lepiej, lepiej żyje. I to jest kluczem, żeby takie rzeczy działały i żeby je wdrażać. Po pierwsze, to jest zrozumienie procesu. E, jak działa firma, co tam jest potrzebne, jak to funkcjonuje. I wracając znowu do punktu wyjściowego, że dla wszystkich osób, które zaczynają prowadzić filmy, mi się wydaje, że totalnie unikalnie te pewne rzeczy poukładali. Ja jestem trochę rutyniarzem pod kątem podejścia do zażądania, bo widziałem naprawdę duże, różne organizacje i kluczem, najważniejszą rzeczą jest to, że jeżeli ja zrozumiem proces i dopasuję Was do procesu, to wtedy jesteśmy w stanie dobrać, dobrać właściwe narzędzia. Kolejna rzecz to wykorzystanie istniejących narzędzi i nawyków u siebie. Jak chcecie to zrobić sami, to zrozumieć, nazwać, jak ten proces działa, jak najwięcej by korzystać z tych rzeczy, które są. Można oczywiście pokazać swoją wartość. Słuchaj, wymieńmy Outlooka na coś innego, żeby pokazać, że konsultant przyszedł i coś wymyślił, tylko to jest bez sensu. Sorry, po prostu wolę, żebyście działali na tym, na czym jest, bo jest łatwiej są pewne narzędzia i nawyki wprawdzania choćby poczty, dzięki na którym można budować, budować dalej. Można oczywiście wymyślić narzędzie na milion różnych sposobów. Challenge'ujcie, czy to ma w ogóle uzasadnienie. Ułożenie nowego procesu, który Powinien zachować jedleń tego, co robiliśmy, opierać się na nawykach, żeby nie zmieniać za dużo. Bo wtedy nagle, zamiast mieć szybkiego zysku pod kątem zorganizowania swojej pracy, to uczysz się nowego procesu i firma ci się przytyka. To jako właściciel mojego własnego biznesu, ja bym tego nie wniósł, to jest wkurzające, nie o to chodzi. Więc nowy proces powinien na tym bazować i działać. Dobór potrzebnych narzędzi, czego jeszcze brakuje, żeby móc ruszyć dalej, no i zintegrowanie ich w całość. Maila, nie maila. Część rzeczy warto wstawić manualnie, część osób ma bardzo mocny drive na to, żeby wszystko automatyzować. Uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, nie wszystko musimy automatyzować. No i trzeba przełamać pierwsze bariery w praktyce, ustawić te narzędzia, w sobie tak, żeby warsztatowo całość zafunkcjonowała. I wypracowujemy sobie część nowych nawyków, ale też da się je wpiąć w narzędzie w taki sposób, że one powoli zaczynają działać i w pewnym momencie jesteś ze starego miejsca, lądujesz w całkiem nowym. Więc to jest kroki, jak przez to przejść. Zrozumieć protle, wykorzystać to, co mamy, ułożyć sobie nowy, dobrać potrzebne narzędzie, zintegrować je w jakiś sposób w całość, przełamać te pierwsze bariery z ich używaniem, no i wdrożyć się w nowe nawyki. Nie, prosty temat, robicie to i działacie całkiem inaczej. Mam nadzieję, że ten case się Wam podobał. Na podfumowanie tego, że projekt przyniósł dużo dobrego i to mi wystarczy. Jak zakładałem moją firmę, to chciałem robić rzeczy, które mają sens dla ludzi, działają i pomagają. Cieszę się, że możemy to robić. Po prostu to jest mega dar, że faktycznie po prostu robimy rzeczy, robimy rzeczy ciekawe i to, że. Lepsza struktura, jest lepszy rozdział badań, sprawniej się planuje, umożliwia skalowanie, skalowanie biznesu i, i mniej błędów się w nim dzieje. Po prostu bardzo się cieszę, do tego zawsze dążyłem. Mamy tu i jesteśmy. Sorry, zachwyciłem się, nakręciłem, ale tak, tak może być. I życzę Wam, żebyście dokładnie takie, takie biznesy mieli. Myślę, że to, to ciekawy case. Dla Was jeszcze jeden element śledzenia czasu pracy. Tutaj stay tuned. Nad tym jeszcze pracujemy. Wrócimy do Was. Śledzenie czasu pracy, warządzanie zasobami, zażądanie kosztami. To jest taki element, który nie zginie i będziemy wracać w tym roku w tym do Was też. No jeżeli macie taką sytuację, że chcecie dobrać do swojej firmy narzędzia, poukładać to, zrobić, żeby to funkcjonowało, zdjąć sobie w głowę część problemów i ogarnąć chaos, no to link, link po, poniżej tego filmiku znajdziecie do narzędzi projektowych, tą usługę, którą świadczymy, którą tutaj przerobiliśmy, żeby dla Was funkcjonowała, zapraszam i wszystkich chętnych, bo ja o tym do tej pory jeszcze nie mówiłem, ale zapraszam Was na newsletter. Na nasz newsletter 12, 12 pytań. Link będzie albo pod spodem, albo się pojawi tutaj, tutaj w rogu, którymś, którymś z tych rogów pojawi się newsletter. Serdecznie zapraszam, tam będzie dużo więcej treści niż tylko je wyłącznie na kanale. W mojej strony to wszystko da się bardzo że dużo rzeczy poukładać, da się wyorganizować swoją pracę. Dowołcie jak największą wartość klientom i do, do dzieła, bo samo się nie wyrobi.